Ojej. Dzień dobry. No właśnie. Staruszek Festiwal, 41. edycja. To jest jeden z najstarszych festiwali teatralnych w Polsce. Ale zobaczymy, co się dzieje w teatrze, bo przygotowujemy właśnie teatr na tą 41. edycję. Więc idziemy sobie na scenę, ale najpierw zobaczymy, co się dzieje w garderobach. Nie zobaczymy. Nie zobaczymy, ponieważ są zamknięte. Są wyczyszczone, przygotowane dla artystów. A tutaj jest wejście na scenę. W tej chwili jest trochę inna dekoracja, bo jeszcze gramy przed festiwalem inne spektakle, na które serdecznie zapraszamy. Natomiast tutaj się będzie odbywał festiwal. Tu będzie się odbywało otwarcie festiwalu na tej pustej widowni. Mam nadzieję, że Państwo do nas przyjdą, usiądą i będą z nami przez cały czas festiwalu. Jeżeli chodzi o to, co będzie się działo, no to Państwo widzą w tej chwili na ekranie, to tak leci. Wszystkie napisy, proszę sobie zapamiętać, kiedy, co i o której godzinie. A może zobaczymy jeszcze w tej chwili, jak wygląda foyer. Chodźmy na foyer. Tędy będą Państwo wchodzili na salę. Sobie można wyobrazić Andrzej Seweryn, teatry z Krakowa, teatry z Legnicy, teatry z Warszawy. Nasze przedstawienia też będą tu prezentowane w czasie festiwalu. No a to jest takie nasze słynne foyer z przepiękną figurą, z fortepianem, który nie działa. Ale nie powinien działać w czasie spektakli, bo będzie zakłócał. I chciałem Państwa bardzo gorąco zachęcić do tego, żeby te spotkania nabrały sensu. A nabiorą tylko wtedy, kiedy spotkamy się w tym właśnie teatrze. No i w innych miejscach, w których festiwale się będą spektakle będą się odbywały, ponieważ nie gramy tylko i wyłącznie na dużej scenie, ale również na małej scenie, czyli scenie studyjnej. No i jeden ze spektakli, teatr z Legnicy imienia Heleny Modrzejewskiej, będzie miał miejsce na lotnisku w pierwszym hangarze. Także serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że będziemy mieli fantastyczną przygodę teatralną i zobaczymy to, co jest najciekawsze w tej chwili w polskim teatrze. Zapraszam bardzo gorąco. No i nie zapomnijcie o tym, że w ciągu całego roku też na naszej scenie odbywają się przedstawienia i serdecznie Was wszystkich zapraszamy. Miłego festiwalu, miłych spotkań. Do zobaczenia. Bye.